Zapraszam ostatniego prelegenta w tej części naszego protestu, Piotr Koczarowski, Emisja TV. Słuchajcie, rodacy, będę przemawiać na koniec i zacznę od końca. Bo jak pisał Jan Kochanowski w pieśni o spustoszeniu Podola, na koniec właśnie Polak nową przypowieść sobie kupi, że i przed szkodą, ale i po szkodzie głupi. Myśmy nie raz w historii doświadczali szkody. Szkody naszej naiwności, infantylności i nieznajomości historii. Mógłbym powiedzieć, że wielokrotnie, a w zasadzie to chyba zawsze, kiedy Polacy walczyli o swoją ojczyznę, kiedy broniliśmy naszych granic, kiedy toczyliśmy wojny, Ukraińcy wsadzali nam nóż w plecy. To nie tylko Wołyń. Od kilkuset lat, od powstań kozackich, kiedy Rzeczpospolita walczyła ze Szwecją, Kozacy urządzali nam rebelię. Potem król polski łaskawie zaproponował im wspólne państwo, Rzeczpospolitą Trójka Narodów. Nie chcieli. Poszli pod but carski. Tak zdecydowali. Potem były zabory i Polska się odrodziła. I już pierwszego dnia, kiedy Polska się odrodziła, musieliśmy walczyć, między innymi z Ukraińcami. Polskie dzieci we Lwowie musiały stawiać opór Ukraińcom, którzy już w 1918 roku podrzucali wszystkie polskie symbole narodowe, wszystkie orły, wszystkie flagi, bo tam będzie teraz Ukraina. I tak im zostało. W czasie pokoju, w II Rzeczypospolitej, mniejszość ukraińska potrafiła przeprowadzać w naszym kraju zamachy. Zabili nam ministra. Potem przyszła II wojna światowa. Jaki był wkład Ukraińców w obronę naszej Rzeczypospolitej? Jaki był wkład naszych braci, sąsiadów? Ano taki, że czasem Straż Przednia Ułańska znikała w niewyjaśnionych okolicznościach tamże. Oglądaliście Wołyń, wiecie dlaczego. Potem właśnie Wołyń. Kilkaset tysięcy Polaków bestialsko pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Potem jeszcze powstanie warszawskie. Tu też się nasze sąsiady cudowne zasłużyły. Tutaj oni w niemieckich mundurach, ale Ukraińcy mordowali Polaków, grabili Warszawę, plądrowali i podpalali. Z jakąże lubością i z tą samą lubością potem tłukli Polaków w milicyjnych mundurach, bo władza ludowa z przyjemnością przyjmowała Ukraińców do milicji, żeby właśnie Polaków tłuc. I dziś na Ukrainie stawia się pomniki naszym oprawcom, mordercom Polaków. Oto dowód. Stadion miejski w Tarnopolu imienia Romana Szuchewycza przy ulicy Stepana Pantery. Hańba! 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 Wmawiają nam, że to jest historia, że to było kiedyś, że to dawno. Kto to zmienił? Dzisiaj, teraz? Kto to wybrał? Ja bywałem na Ukrainie wielokrotnie. To jest ich reprezentacja polityczna, wybrana ich głosami tego narodu teraz. Tutaj byli przede mną ludzie, którzy mówili, jakie jest poparcie na Ukrainie dla ukraińskiej powstańczej armii Stepana Bandery. Oni mogą się zasłaniać tym, że oni nie znają tych kart, że to była tragedia, to była jakaś wojna domowa, oni was, my nas, no tak było. Nie, 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 nie. Zapytajcie ich, dlaczego ich zdaniem Polacy im dzisiaj pomagają. To powiedzą wam, oprócz tych sloganów odmienianych w mediach przez wszystkie przypadki, że oni walczą, żeby Polacy nie musieli, jakby Polska była w stanie wojny z Rosją, że oni walczą za nas, ale to mało. Oni powiedzą, przysięgam wam, rozmawiałem z nim, jeździłem na Ukrainę. Oni powiedzą, że my mamy dług wobec nich do spłacenia. Za setki lat okupacji ich ziemi oni uważają, że Ukraina nie powstała przez Polskę, że te tereny, które były sercem Polski, to zawsze była Ukraina, tylko okupowana przez nas. Mój ojciec, urodzony w 1937 roku we Lwowie, aktor polski po znakomitej szkole krakowskiej, ostatnio czytam na popularnym portalu Filmweb, że jest aktorem ukraińskim. Dlaczego? Bo urodzony we Lwowie. Nieważne, że w 1937 roku. Lwów zawsze był ukraiński. Taka ma być propaganda, tak się fałszuje historię. I oni cały czas to robią na naszych oczach. Oni uważają, że tą pomoc, którą im oferujemy, to im się należy. Że my, tak jak jakieś państwa neokolonialne próbują przekupić swoje byłe kolonie jakimiś tam datkami, tak my teraz spłacamy jakiś im dług. Ale jak mają uważać inaczej, jeśli nasi politycy mówią, że Polacy są sługami narodu ukraińskiego? Hańba! 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 Hańba!
Oni nie szanowali swojego państwa wiele lat. Teraz je tracą. Zostają obywatelami Polski. Niedługo będą mieli tu prawa wyborcze. Ukraińska tożsamość narodowa nigdy nie była tak silna jak teraz. Wprost proporcjonalnie do polskiej tożsamości narodowej, która moim zdaniem jest już na wymarciu. Oni znają wartość ojczyzny, w przeciwieństwie do nas. Nie tej grupki tu Polaków, która dziś przyszła. Nie tej grupki, która obejrzy ten stream gdzieś w internecie. Do milionów Polaków, którzy gotowi są wszystko poświęcić w imię propagandy, która jest sączona cały czas w telewizji. Powiedzcie mi, gdzie te walki na Ukrainie? 80% terytorium ukraińskiego w ogóle nie jest objęte działaniami wojennymi. Te miliony, które do nas przyjechały, to nie są uchodźcy wojenni. To są imigranci zarobkowi. Oni tu przyjeżdżają kupować auta, kupować mieszkania. Wracają na święta do Ukrainy. Co zrobiono z naszymi mózgami, żeby je tak wyprać? Więc słuchajcie, drodzy rodacy, nie bądźmy naiwni i głupi. Wyciągnijmy w końcu, wreszcie po setkach lat, naukę z historii. Oczywiście, że wojna jest tragedią. Oczywiście, jeśli ktoś mnie zapyta, czy jestem przeciwko tej wojnie, powiem tak. Bo wojna jest straszna dla nas wszystkich. Wszyscy za nią płacimy. Ale dlaczego my, Polacy, mamy szczególnie za tę wojnę płacić? Dlaczego my ją mamy finansować? Wojnę, która jest wojną amerykańską z Rosją. Prowadzoną życiem Ukraińców i za nasze pieniądze. Tu jest Polska! Nie ukopol! Tu jest Polska! Nie ukopol! Tu jest Polska, nie ukopol! Tu jest Polska, nie ukopol! Tu jest Polska, nie ukopol! Jak powiedziałem, wyciągnijmy wnioski z historii, uczmy się na błędach naszych przodków, nie bądźmy wiecznie zaskoczeni. Nie dla wojny, precz z agresją, pomoc jak najbardziej tak, ludzka, sercem, humanitarna, tak, ale nie za wszelką cenę, i nie kosztem naszej ojczyzny. Pisto! Pisto!